Hej wszystkim, a więc z tej Lucy i witam was z powrotem na moim kanale, więc mam nadzieję, że wszystko u was dobrze i że wszystko... No, że wszystko jest dobrze. To mam po prostu nadzieję, taką mam po prostu nadzieję, że wszystko się u was układa, że wszystko jest w porządku. Więc teraz wracam do was z nowym filmikiem i jest to Q&A na temat związków, rozstań, więc... W sumie już wcześniej nagrałam ten filmik i coś mi się popsuło z moim aparatem, na którym nagrywam i po prostu nie mogłam przesłać filmiku, więc teraz muszę po prostu nagrać go od nowa. Więc jest to taki typowy filmik dziewczęski, gdzie już widzieliście tę serię, gdzie otwieram z wami jakieś wino prosecco i w ogóle możecie mnie nazywać alkoholiczką, jeśli chcecie. Mi to już nic po prostu nie robi. Więc są wakacje, żyję życiem i będę piła prosecco dzisiaj z wami, podczas kiedy będę odpowiadała na bardzo takie typowo, no takie wiecie, przyjacielskie. Będziemy sobie siedzieć, sączyć prosecco, czy tam wino, piwko, co tam chcecie, jeśli chcecie coś otworzyć w ogóle, jeśli macie 18 lat ukończone, jeśli nie, no to możecie po prostu siedzieć z wodą, kolą, herbatką, obojętno to. Więc teraz po prostu będę musiała was troszeczkę to odpakować i otworzymy otwór. Troszeczkę za bardzo to zerwałam, nie wiem po co zerwałam aż po prostu całą tutaj dochodzę na dół, nie wiem po co to zrobiłam, ale okej. Więc postaram się nie wystrzelić w kamerę, zobaczymy jak to pójdzie i no, czekajcie. Okej. Strasznie się jakimś nosa, a nie chcę się tutaj wycierać, ale dobra, więc otworzymy na początku. Oh god. Cheers. Oh god. Więc zadawaliście mi pytania na Instagramie i teraz będę je na nie odpowiadała po prostu tak troszeczkę randomly na różne pytania, ale na przykład napiję się troszeczkę tego, bo pytania wiecie są, to jest takie nie, że prywatne jako strasznie bardzo, ale jednak są bardziej takie otwarte, więc zobaczymy. Jak przestać o kimś myśleć i iść dalej, czyli move on? Okej, okay, więc to nie jest prosta sprawa, ponieważ wiadomo, że po rozstaniu bardzo dużo myślimy o tej osobie, myślimy co by było kiedy, co by było gdyby, przestanę, dobra, dajcie mi poprawić włosy i przestanę ich dotykać, przynajmniej spróbuję ich tyle dotykać, ale teraz kiedy mam po prostu krótsze włosy, to cały czas je poprawiam tym bardziej, bo po prostu nie chcę, żeby mi wyraźbiły moje odstające uszy, więc przepraszam. Ja w każdym razie, a i jeszcze unikacie tych moich dziur tutaj, ale po prostu raz wycieram kurze po prostu, kiedy tam miałam półkę i po prostu cała półka mi spadła. I dobrze się cieszę, że nie spadła, kiedy spałam mi prosto na ryj. Więc po prostu, nie wiem, będę musiała to naprawić. Tata w sumie już to zakleił i teraz będę musiała tylko, tam wiecie, to przymocować tą półkę. Ale na razie po prostu nie miałam do tego głowy, więc na razie po prostu są dziury w mojej ścianie i no, tyle. Dziura to dziura. No, jak iść dalej? Więc wiadomo, że po zerwaniu jest nam bardzo ciężko, względu na to, że po prostu jesteśmy z jakąś osobą, ufamy jej. I nagle po prostu tej osoby nie ma i wiecie, no kiedy jest tak wielką część naszego życia, no to wiadomo, że przez jakiś czas na pewno będziemy o niej myśleć i będziemy wspominać i będziemy myśleć, co by było gdyby. Ale dla mnie najlepszym sposobem było, żeby iść dalej, to tak naprawdę było to, żeby po prostu uciąć się od tej osoby. I ja wiem, że dla niektórych osób to jest po prostu drastyczne, ale ja po prostu nie dałam rady inaczej tego zrobić, niż po prostu uciąć się całkowicie z życia tej osoby. I jeśli chodzi o socjalne media i jeśli chodzi o, to wiecie, życie prywatne moje prawdziwe, to po prostu nie, staram się po prostu unikać tego wszystkiego kontaktu i też sobie powiedzieć, że jest powód, dlaczego nie jesteśmy razem i wymieniam sobie zawsze te powody, kiedy wiecie, mam tą drogą taki słaby moment, to staram sobie zawsze mówić, okej, jakie powody, dlaczego nie jesteście dzisiaj razem i dlaczego po prostu to nie wyszło i kiedy po prostu zrobię sobie listę tych, wiecie, rzeczy, które mi się nie podobały w tym związku, to rozumiem, że po prostu okej, nawet jeśli ta osoba naprawdę miała bardzo dużo wspaniałych też rzeczy w sobie, to nie oznacza, że to było napisane, więc tak mi myślę, co sobie mówię. I oczywiście czas leczy rany. Ja wierzę naprawdę w to, że czas leczy rany. I nie tylko, że po prostu wiecie, przyzwyczaja do bólu, jak niektóre osoby dramatyczne mówią. Bo wiadomo, że związki oczywiście nas kształtują i zawsze będą częścią nas. Ale wierzę w to, że po prostu czas leczy rany i że po pewnym czasie po prostu zrozumiemy, dlaczego to wyszło tak, jak wyszło.
a nie inaczej. Co myślisz o... what do you think about Norwegian dating culture? Czyli no po prostu taka kultura datowania tutaj, więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo po prostu randek Tindera, jest naprawdę w cholery Tindera. Ja w sumie zaczęłam chodzić na randki tinderowe i ludzie... Powiedzcie sobie, że ja byłam w związku, odkąd skończyłam 15 lat, do kiedy skończyłam tak naprawdę, no praktycznie 22 lata, no 21 miałam lat, kiedy wyszłam z mojego związku. I ja przez ten czas naprawdę ominęłam naprawdę dużo tych jakby takich faz, jeśli chodzi o chodzenie na randki i w ogóle spotkanie się z innymi ludźmi, więc teraz po prostu staram się nadrobić to i zaczęłam chodzić na randki na Tinderze, spotkałam się też z innymi ludźmi, których znałam, z mojej, wiecie, z mojej szkoły, tutaj w Oslo i w sumie ogólnie jedyne to jest to, że jeśli szukasz jakiegoś prawdziwego związku, to na Tinderze dosyć ciężko jest go znaleźć, jest to możliwe, całkowicie jest to możliwe, ale dosyć sporo osób też... Ale dosyć sporo osób po prostu szuka, no po prostu czegoś bardzo takiego casual. Ja na szczęście akurat jestem teraz w takiej sytuacji, że szukałam czegoś casual i nie, wiecie, nie chciałam się pokazać jakikolwiek związek, więc jak na razie... Po prostu to mi odpowiadało, ale oczywiście kiedy będę chciała znaleźć sobie kogoś, wiecie, tak jak będę całkowicie na stałe, bo jak na razie tak, wiecie, czuję się szczęśliwa, spotykam się z kimś i, ale też nie jestem zobowiązana do niczego jak na razie, więc nie wiem, jestem po prostu szczęśliwa tym, że po prostu też żyję moim życiem i tak jakby mogę nadrobić tak jakby te takie lata, wiecie, gdzie po prostu mogę robić co chcę i randkować, więc tutaj Norwegia mi się wydaje, tutaj w Oslo przynajmniej kultura jest bardzo taka właśnie casual, co mi się w sumie bardzo podoba. Skąd wiedzieć, że już jest to koniec i że pora przestać próbować? Okej. Wiedzieć to. Więc ja gdzieś widziałam, znaczy gdzieś, na TikToku widziałam, ja też o tym czytałam w pewnej książce, że dziewczyny mają, kobiety mają tendencję do tego, aby kiedy są w związku, i powiedzmy sobie, że nasz partner robi jakieś tam błędy i powiedzmy, że nie małe i duże błędy, ale które po prostu nam przeszkadzają i jeśli te błędy nie są tak jakby naprawione lub po prostu ta osoba się nie zmienia, to my jako kobiety, dziewczyny powoli tak jakby emocjonalnie się tak jakby zakończamy ten związek, to znaczy powoli odkochujemy się w tej osobie, po prostu nie zdając sobie na kręgu z tego sprawy i coraz bardziej tak jakby wychodzimy z tego związku, tak jakby zrywamy z tą osobą, ale tylko i wyłącznie w głowie, kiedy fizycznie po prostu nadal z tą osobą jesteśmy, dopóki nie jesteśmy mentalnie gotowe, aby całkowicie wyjść z tego związku fizycznie. I ja się w tym 100% w moim przypadku zgadzam, w związku z tym, że ja po prostu trzymałam się tego związku, dopóki sama emocjonalnie nie byłam do końca gotowa, żeby faktycznie wyjść z tego związku fizycznie i emocjonalnie, więc emocjonalnie moje emocje, moja miłość tak powoli, wiecie, słabła z miesiącami, z może nawet rokiem, kiedy ja nawet tego sama nieraz nie zauważyłam, ale po prostu zauważyłam, że na początku przejmowałam się każdą najmniejszą głupotą, na początku błagałam, zdarzało mi się błagać o to, żeby ktoś się, wiecie, kochał mnie w taki sposób, jaki ja bym chciała być kochana, żeby dbało o mnie w taki sposób, jaki ja chciałam i uważałam, że w sumie wiem, że zasługiwałam, aby być dbana o. I wiecie, wiesz, za każdym razem, kiedy ktoś właśnie, ta osoba zrobiła, znaczy mój ex zrobił jakiś błąd, to zawsze, wiecie, coś się o to kłóciłam, wykłócałam się, błagałam, prosiłam i to zauważyłam, że to po prostu po pewnym czasie, kiedy zaczęłam dorastać i te moje emocje, wiecie, te nadążały za tym, zaczęłam po prostu te emocje słabnąć i ta... I po prostu ta moja reakcja na te rzeczy, które, wiecie, te błędy, które były popełniane i te rzeczy, które były robione, wiecie, wobec mnie, po prostu ta moja reakcja coraz będzie słaba, aż w końcu po prostu nie widziałam tak jakby większego sensu, żeby się kłócić, żeby walczyć o to, bo zauważyłam, że mogę ja prosić i błagać, żeby ta osoba się zmieniła, ale ta osoba się nie zmieni i wydaje mi się, że gdybyś chciała, to zrobiłaby już to dawno temu, więc ja wtedy zauważyłam, że po prostu okej, to jest koniec, już po prostu nie ma sensu próbować, ponieważ wiadomo, że związek to jest moim zdaniem 50-50% i każdy musi włożyć swoje 50%, żeby było razem 100% walki. Ty nie możesz, wiecie, wykonywać 70% i ta osoba będzie ledwo wykonywała te 30% i to nigdy nie będzie z waszym zdrowym związkiem, nawet jeśli ty bardzo chyba ci się starała, jeśli ta osoba tego nie robi z powrotem, no to niestety to nie wyjdzie. I ja to akurat nie mówię konkretnie o moim związku akurat, ale po prostu już to widziałam w wielu innych związkach moich znajomych, więc wtedy mi się wydaje, że to jest pora, żeby się poddać, że nawet jeśli ile by tyś chciała, ty byś chciała, aby ta osoba coś zrobiła dla ciebie, to uwierz mi, jeśli on dla ciebie tego nie zrobi, to zrobi to dla ciebie następny.
I to jest naprawdę bardzo ważne, żeby sobie to sobie naprawdę wmawiać i mówić sobie, bo nawet jeśli ta osoba nie jest dla ciebie odpowiednia, to jest tam dla ciebie jakaś odpowiednia osoba na tym świecie. Nawet jeśli teraz po prostu tak jakby wydaje ci się, że to jest niemożliwe, że nie ma lepszej osoby dla ciebie niż ta osoba, powiesz mi, tak jest. Jak myślisz, jaka jest odpowiednia pora, aby wejść w związek? Znaczy, jaka odpowiednia pora, znaczy, jaki wiek jest odpowiedni, żeby wejść w związek? Więc mi się wydaje, że są te związki młodzieńcze, więc to tam trzeba tak jakby być takie zauroczenie i później właśnie chodzi o moją pierwszą miłość. Ja moim zdaniem, znaczy, weszłam w tą tak jakby miłość i zakochałam się tak strasznie mocno, bardzo szybko, bo miałam 15 lat i tak naprawdę bardzo dużo nie wiedziałam i byłam trochę taka, wiecie, zagubiona, chociaż wtedy wydawało mi się, że wiedziałam wszystko na świecie i że byłam taka gotowa, to tak naprawdę nie byłam gotowa na to wszystko i to pokazało to wszystko, jak bardzo toksyczni byliśmy sami ze sobą, ponieważ obydwoje nie byliśmy bardzo niedojrzali i wiecie, to po prostu przeciągało się przez cały nasz związek, bo wiadomo, że jeśli zaczniecie, wiecie, bardzo tak być o i nawet jeśli próbujecie to później sprostować, to jednak te takie, wiecie, wspomnienia, rzeczy toksyczne zawsze gdzieś tam będą i będą troszeczkę psuły wasz ten związek na dłuższą linię. Więc, nie wiem, mi się wydaje, że randkowanie, wiecie, takie zauroczenie są naprawdę bardzo fajne w młodym wieku i nie chcę, wiecie, nikomu tego zabraniać, ale jeśli mogę coś powiedzieć, to mi się wydaje, że tak może tak, jak już masz 18-20 lat, to wiesz troszeczkę więcej. Nie mówię, że wiesz wszystko na temat związków, ale ja troszeczkę żałuję, że nie weszłam w związek taki będzie poważny, tak wiecie, tak w 100%, kiedy byłam troszeczkę starsza. Wydaje mi się, że teraz jestem o wiele bardziej gotowa na związek, żeby po prostu dbać o ten związek, aby on nie był toksyczny, tylko właśnie bardziej dojrzały i wiecie, wspierający. I tak, żeby sama w ogóle znaleźć osobę, która jest dla mnie odpowiednia, niż kiedy byłam nawet z... Tam tak powiedzmy z 3 lata temu, więc wydaje mi się, że to prawda zależy od osoby, jak bardzo są, te osoby są dojrzałe, ale akurat w moim przypadku ja żyły, że nie poczekałam tak do 19-20 lat, żeby tak totalnie wyjść i się tak jakby, wiecie, zagubić i zagłębić w miłość i w związek z taką osobą, bo jednak zauważyłam, że kiedy wchodzi się w związek w tak młodym wieku, to to naprawdę potrafi ci pokiczkać w głowie, naprawdę. Więc no. Okej, okay, więc masz jakiś kontakt z twoim byłym, czy jest to okej, czy najlepiej odciąć tę osobę? Okej. Więc ja jestem troszeczkę tak, jeśli chodzi o to, bo znam osoby, które zakończyły związek i to w 100% było tak jakby ich, wiecie, że zakończyli związek jako przyjaciele. Zakończyli związek w bardzo taki, wiecie, cywilny sposób, są nadal dobrymi ludźmi, nadal chcą się przyjaźnić i nadal potrafią się przyjaźnić. I wtedy wydaje mi się, że jeśli te emocje opadły, albo w ogóle nie były, wiecie, tam, albo opadły i że potraficie się przyjaźnić, sorry, no to w sumie w 100% to wspieram. Bo uważam, że jeśli nadal chcecie mieć siebie w swoim życiu, no to nie chcę wam po prostu niczego zabraniać, więc moim zdaniem, jeśli to wychodzi i potraficie się naprawdę przyjaźnić i życzyć, wiecie, sobie dobrze, bo znam osoby, które naprawdę przyjaźni się z eksami, kiedy mają już naprawdę swoje inne związki, są w zdrowych związkach i wiecie, nadal potrafią się przyjaźnić i sobie kibicować i to jest moim zdaniem mega super i naprawdę mam nadzieję, że kiedyś, no, jeśli będę miała jakiegoś eksa takiego, wiecie, żebym przeżyć coś takiego, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo piękne, że ludzie naprawdę mają taką miłość dla siebie. Ja niestety w moim przypadku nie potrafiłam tego zrobić. Dla mnie to było po prostu bardzo niezdrowe, bardzo toksyczne i wiem, że bardziej by mnie to bolało, niż by było tego warte. Nie wiem, nie powiem, może za jakiś czas, za rok czy coś takiego mogłabym, wiecie, się spotkać z moim eksem i nie wiem, pogadać i pograć po życiu, bo ja naprawdę życzę jemu naprawdę wszystko co dobre, mam nadzieję, że wszystko mu się układa, mam nadzieję, że jest szczęśliwy, mam nadzieję, że nie wiem, że spotyka się, że żyjesz swoim życiem i jest młody, więc po prostu, nawet jeśli wiem, że pewne rzeczy, wiesz, nadal mnie bolą, to życzę mu po prostu całą miłość, bo wiem, że dzieliliśmy naprawdę dużo lat razem i nie wyobrażam sobie życzyć mu czegoś, wiecie, złego. Ale po prostu nie chcę o tym wiedzieć. Ja po prostu nie chcę się o tym wiedzieć, ja nie chcę, wiecie, mieć z nim kontaktu, ja nie chcę słyszeć o tym, z kim się spotyka, ja nie chcę wiedzieć, co on robi i po prostu, wiecie, rozmawiać z nim, bo jest po prostu to dla mnie bardzo ciężkie i bardzo niezdrowe i bardzo toksyczne, więc ja po prostu musiałam się od tego odciąć, dla mnie to jest po prostu za dużo emocji, więc jeśli ty jesteś tą osobą, która ma naprawdę bardzo dużo, wiecie,
emocji związanych z twoim byłem, to ja po prostu nie polecam się spotkać z nimi i całkowicie ich odciąć, bo moim zdaniem to jest po prostu jedyny sposób, aby iść dalej. Bo inaczej będzie cały czas stała w tym samym miejscu, nie tylko stała w tym samym miejscu, tylko jeszcze szła do tyłu, więc moje zdanie. Ale jak mówiłam, są różne przypadki, zależy jak ten związek się zakończył i co dla siebie czujecie, kiedy ten związek zakończyliście, więc to jest moje zdanie. Więc następne pytanie jest, jakie czy mam ten kieliszek? Nie wiem, co robię, czy mam ten kieliszek, no tak. Nie strzela go jak człowiek czy coś, nie wiem, nic. Jesteś to samo, które potrzebuje być w ciągle z kimś w jakiejś relacji. Okej, więc ja ogólnie jestem osobą, która lubi przebywać sama ze sobą i ja w sumie zawsze byłam, nawet kiedy byłam w związku, ale przyznaję się, że lubiłam, ja jestem troszeczkę z takiej osoby, że lubię mieć kogoś, kto tak jakby nie ma na mnie obsesji, ale no troszeczkę może ma na mnie obsesję. Więc nie to, że muszę być w jakiejś relacji, ale ja lubię flirtować, jestem bardzo takie, wiecie, lubię tam, wiecie, mieć jakiś tam kolegów, znajomych, wiecie, z kim mogę filtrować i w ogóle, ale nie to, że muszę być z kim w związku i w ogóle, więc ogólnie czuję się okej sama być singielką, ale przyznaję się, że po kilku miesiącach, kiedy czułam się gotowa, żeby, wiecie, chodzić na randki i wiecie, rzucić się na Tindera, to zrobiłam i uważam, że jest to po prostu czegoś, czego ja potrzebowałam sama ze sobą i nie dlatego, że wiecie, że potrzebowałam kogoś tam mieć, że musiałam z kimś być w ogóle, ale stwierdziłam, że okej, jestem młoda, jestem singielką, nie byłam od wielu lat, więc dlaczego miałabym nie spróbować? I to zrobiłam i czuję się szczęśliwa. Teraz spotkałam się z pewną osobą i po prostu jak na razie nie planuję niczego i jestem szczęśliwa taka, jaka jestem. No, więc nie wiem, czy to w ogóle odpowiedziało na to pytanie, ale no. Jak uświadomić sobie, że jeśli nie wyszło, to znaczy, że tak miało być? Okej, więc jak już wcześniej powiedziałam, napisz sobie listę rzeczy, które nie podobały ci się w tym partnerze i dlaczego nie jesteście teraz razem, jakie błędy popełnił, czego nie chcesz mieć w związku i po prostu powiedz sobie, okej, dobra, miałam listę tych rzeczy, które mi się podobały, ale też miałam mega w ogóle listę rzeczy, które mi się nie podobały. Więc związki, moim zdaniem, wydaje mi się, że jesteśmy bardziej... pokażę wam... Teraz już nie pamiętam, jak się nazywało. Obejrzyjcie sobie ten odcinek na Netflixie, który wam pokażę tutaj. Znajdę wam imię. I obejrzyjcie sobie zwłaszcza końcówkę na tego, jak on rozmawia na temat związków. I to jest klip, ogólnie to jest cały stand-up, w sumie komedia, któremu Nalisa mi puściła, kiedy ja przechodziłam przez najgorszy okres, gdzie miałam właśnie, wiecie, zakończyć mój związek. Ona mi go puściła i ja przysięgam, że ja do tej pory nie sobie go włączam, kiedy czuję, że... po prostu kiedy czuję się źle, kiedy czuję, że popełniam jakiś błąd lub nie wiem, lub kiedy jest mi po prostu smutno lub kiedy potrzebuję jakiegoś powodu, po prostu puść sobie ten klip, bo ja w sumie mogę wam to wytłumaczyć, co tam mówi, ale nic po prostu nie wytłumaczy tego, jak on to wytłumaczył, więc puśćcie sobie ten klip na Netflixie, obejrzyjcie w sumie cały odcinek, jeśli macie czas, jeśli nie, to przewincie troszeczkę, kiedy on zacznie rozmawiać na temat związków, więc po prostu mam nazwę tutaj, więc no. Tyle wam mogę powiedzieć. Tyle się ogadałam, że... Więc tak, to chciałam powiedzieć. Mam jeszcze wiele innych pytań i chciałabym odpowiedzieć naprawdę na nie wszystkie, ale wydaje mi się, że zrobię po prostu część drugą po jakimś czasie, jeśli wy chcecie więcej takich pytań. No i mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Wiem, że czasami troszeczkę się za bardzo otwieram i nie powiem, czy powinnam, ale z drugiej strony ja wiem, że ja z wami mam naprawdę bardzo taką fajną więź i wydaje mi się, że to, że się otwieram, naprawdę pomaga przynajmniej jakiejś małej części was, więc no, co mogę ci powiedzieć, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, klikajcie łapkę w górę, jeśli tak, jeśli chcecie więcej troszeczkę tipsy i gotowej, żeby się otworzyć Lucy, no, ja kocham was, mocno widzę się z wami w następnym filmiku.